5 razy będziesz się starał wytrzymać jak najdłużej. Okej? Okay? Tylko starczy. Pięknie! Dobrze, i hop, do góry, tak. Hop. Nie było? 8 sekund. Na samą górę. Pięknie. Dobrze, właśnie o to chodzi. To ma być niekomfortowo dla ciebie. Uśmiechnij się do widzów. Ale wstydnie. Spokojnie, po tym czekają cię jeszcze tylko 3 ćwiczenia. Cześć, pomyślałem sobie, że dobrym pomysłem będzie, żeby w tym odcinku bardziej wam opowiedzieć o sobie, o tym, żebyście mnie mogli poznać oraz ogólnie o całym projekcie, żeby to wszystko sobie jakoś usystematyzować, ponieważ zdaję sobie sprawę, że po pierwszym odcinku pewnie jest dużo pytań, ponieważ było to nagrane raczej w takiej formie zajawki, a dzisiaj chciałem wam powiedzieć trochę o mnie oraz o tym, jak przebiegały moje przygotowania, ponieważ można byłoby powiedzieć w ten sposób, że tak na poważnie zacząłem ćwiczyć już od 1 stycznia, czyli zacząłem tak de facto od nowego roku z takim właśnie postanowieniem. Tak jak powiedziałem w poprzednim odcinku, zajmuję się nagrywaniem i montażem filmów. I w związku z tym, że staram się być coraz to lepszy, niestety prowadziłem taki tryb życia, że po prostu bardzo długo siedziałem przy komputerze, oglądałem jakieś poradniki i tak dalej. Montowałem filmy, starałem się, żeby to było ok, a jednocześnie zapomniałem o tym, że w tym całym świecie również ja też się liczę i bardzo mocno siebie zaniedbywałem. I oczywiście to nagrywanie filmów i prowadzenie normalnego trybu życia można byłoby śmiało pogodzić, co postaram się wam udowadniać w kolejnych odcinkach, tak da, jak i również tym. Jednak ja tego nie zrobiłem. Jest mi strasznie głupio, ponieważ wyglądam okropnie. Wstydzę się teraz nagrywać te filmy, jak będziecie mieć stawki z treningu, ponieważ faktycznie to jest taka konfrontacja z rzeczywistością, że bardzo mocno zawaliłem ostatnie lata mojego życia, ponieważ to było tak krok po kroku właśnie wpędzanie się w to, jak teraz wyglądam. Ale postanowiłem, że to zmienię i dobrym sposobem właśnie na poprawę swojej sylwetki i tak dalej będą biegi OCR. Aktualnie czekają mnie w tym cyklu 3 biegi. Rekrut, Classic oraz Hardcore. Każdy z kolejnych niesie za sobą większą ilość przeszkód, jak i również większy dystans, ale postanowiłem, że coś takiego zrobię, podejmę się i wydaje mi się, że to będzie całkiem spoko dla osób, które być może też chciałby, śledząc tą serię, zmienić swoją sylwetkę. Wiem, że każda osoba jest inna, ponieważ wykonujecie pewnie jakieś różne rzeczy, macie inną sytuację, ale chciałem pokazać na swoim przykładzie, że się da. I mówię to teraz w sposób taki niepewny, ponieważ zdaję sobie z tego sprawę, że aktualnie teraz, pomimo tego, że już ćwiczyłem, jestem w nie najlepszej sytuacji, jeżeli chodzi o kondycję. Zresztą zaraz wam potem opowiem o tym wszystkim. Ale chciałam wam pokazać, że się faktycznie da. Oraz, że jeżeli mi się udało, to każdy może, ponieważ nie jestem jakąś nadzwyczajną osobą. Taką, nie wiem, nie wiadomo jaką, super. Mam swoje chwile zwątpienia, słabości. Już podczas tego trwania projektu miałem parę takich momentów. Także rozumiem to i będę się starał wam to pokazywać jak najbardziej normalnie po prostu. Ale co, tak będziemy tutaj siedzieć? Jesteśmy w Krakowie, no to lecimy na pole. Jest 7:20, nie jestem w najlepszym stanie, ponieważ wczesna pora na gadanie do kamery. Ale jadę teraz do pracy i mówię tam dlatego, żeby uświadomić was, że prowadzę dokładnie takie życie jak wy. Także po pracy pokażę wam kolejne rzeczy z takiego mojego życia treningowego, można tak powiedzieć. Po mojej pracy udałem się do domu, bo pomyślałem, że tam właśnie nagram tą część filmiku, ale zmieniłem plany i postanowiłem, że was zabiorę w pewne miejsce. Za mną tutaj znajdują się barierki do ćwiczeń. Te osoby, które uprawiają kalistynikę, to pewnie je dobrze znają. I za pomocą właśnie tych różnych właśnie takich poręczy z pozoru zwyczajnych trenowałem przez praktycznie ostatnie miesiące, przez ostatnie 3 miesiące. I co ciekawe, te miejsca cały czas się budują. Na samym początku, kiedy zaczynałem właśnie ćwiczyć, pod moim blokiem nie było takiego miejsca, musiałem się troszeczkę udać dalej, ale to też było stosunkowo blisko, ponieważ było to 5-10 minut, ale teraz okazało się, że niedawno wybudowali coś takiego pod moim domem, czy mam 2 minuty właśnie do tego parku i to jest naprawdę super rzecz, jeżeli chodzi o zachowanie
ani systematyki, ponieważ wspólnie z Markiem ustaliliśmy sobie taki plan, że dwa razy w tygodniu będę ćwiczył z nim, tak żeby mógł te różne ćwiczenia moje kontrolować, poprawiać technikę. Pomimo tego, że jeszcze miałem odległość niższą, to i tak... Wiesz co? Musimy się do łopatka. Pozostałe właśnie dni, z pominięciem niedzieli, że miał jeden dzień na odpoczynek, ćwiczyłem tutaj sam, właśnie na takich właśnie przyrządach, ze względu na to właśnie, żeby zachować systematykę. Wiadomo, że były dni, w których byłem po prostu zmęczony, nie ćwiczyłem, też mi się czasami nie chciało, ale jeżeli chodzi właśnie o tą dostępność, to jest naprawdę super rzecz. Kolejną fajną rzeczą, w której miałem okazję uczestniczyć, być może o tym nie wiecie, są mordercze treningi Ramagedonu. I to jest o tyle spoko, że po raz pierwszy możemy tak de facto doświadczyć zmierzenia się z przeszkodami, które faktycznie są na tych wydarzeniach. Jestem mniej więcej w połowie treningu i zdaję sobie sprawę, że teraz to, co widzicie, bo nie wiem, jak to jeszcze będzie wyglądać, jest słabe, nie wykonuję tych ćwiczeń poprawnie, w ogóle mi nie idą, ale już wiem to, co będzie na Ramagedonie i mogę się przygotować do tego, jakby teraz, wiedząc konkretnie, nad czym mam problem, więc jak najbardziej na plus. Lecę dalej, mam nadzieję, że się jakoś nie ośmieszyłem przed wami. No to co? Ja cały taki materiał, właśnie relacje z takiego treningu na pewno wam jeszcze pokażę w postaci jednego filmiku, ponieważ jest zbyt ciekawe, żeby tutaj wam jedno wpakować, ale jeżeli w temacie biegów jesteśmy, to również mam dla was, myślę, że coś ciekawego. Tutaj za mną jest biuro zawodów biegu i pomyślałem sobie, że ciekawą, a właściwie Marek mi podsunął taką myśl, rozgrzewką do Ramagedonu będzie pobiegnięcie zwykłego biegu. Ja biegnę 5 km, mam tutaj numeryk już startowy i będę ciekaw, jak to wygląda, ponieważ takie zwykłe biegi są o wiele łatwiejsze niż z przeszkodami i chciałbym się też trochę tak nastroić na tą atmosferę, ponieważ już biegłem wielokrotnie sam właśnie podobne dystanse, coś około 5 km, ale nigdy nie miałem okazji biegać tak po prostu z innymi ludźmi i zdaję sobie sprawę, że też element konkurencji się tutaj włącza i niefajnym widokiem jest to, jak ktoś cię tak wyprzedza, albo takie obawy w głowie, że jesteś ostatni, więc zobaczymy, jak to będzie i tyle. Mój czas tego biegu to 32 minuty i 10 sekund. Uważam, że mógł być troszeczkę lepszy, jest sporo rzeczy do poprawy. Był to typowy taki bieg miejski. Jutro czeka mnie bieg terenowy, który właśnie odbywa się w Lasie Witkowickim. Dałem sobie kolejne wyzwanie, ponieważ poprzedni bieg to było 5 km, teraz mam dychę, także to jest sprawdzian takich moich umiejętności i również takie coś, żeby nastawić się jednak na tą rywalizację z innymi ludźmi. Ja wam dzisiaj dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Jeżeli macie do mnie jakieś pytania, piszcie śmiało w komentarzach. Na pewno przed pierwszym moim rekrutem pojawi się odcinek, w którym pokażę w całości mój trening, ponieważ teraz widzieliście różne takie urywki i pokażę wam mój progres. Także co? Dzięki za obejrzenie tego odcinka. Widzimy się przed pierwszym biegiem w takim moim materiale. Trzymajcie się, na razie. Hej!